Na druczkach kurierskich fryzjer wypisał kolejno wszystkie numery mieszkań z tego bloku. Oszustwo rozpoczyna od jedynki. Pierwszą ofiarę spotyka już na klatce. Dzień dobry. Paczuszka do pani. Kogo? Do pani. Co tu jest? Nie wiem, jakiś chyba telewizor. Nie, nie trzeba płacić. Nie, ale to nic nie trzeba płacić, ani nie ten. No ja nic. Atrakcyjna oferta nie zrobiła na kobiecie żadnego wrażenia. Stanowczo odmawia przyjęcia paczki. Nic nie zamawiało. No nie wiem, usiedl... Przemysław, Waligóra. Osiedle m***. Nie. Nie, ja tutaj pan kupuję, mieszkam. Mimo, że kobieta wydaje się rozważna, fryzjer nie odpuszcza. To może jakaś pomyłka, nie wiem, jakaś loteria, poczta, no to nie. Ja tylko mieszkam sama, nie żadnego przemysłowa tu nie ma. Aha. No dobra, i byłaby możliwość zadzwonić od pani z telefonu na naszą centralę. Żeby oszustwo się udało, były złodziej musi namówić ofiarę do użyczenia telefonu, z którego wykona połączenie na wykupiony przez siebie numer premium. Ja nie wiem, biorę tylko komórkę, ale... No tak, no to jeżeli jest możliwość... Ale ja mam telefon. No ja właśnie nie mam, o to chodzi. Ale ja nie wiem, co to jest. Aha, no dobrze, dziękuję bardzo. No to ja w takim razie odbieram to. Pierwsza próba nieudana. Elvis chce wyjaśnić kobiecie, że prośba o użyczenie telefonu była zwykłym oszustwem. Jeszcze sekundeczkę, TVN Turbo, program złodzieje, o to chodzi, wie pani tak gdzie? Działają oszuści. Będę wziął od pani no, telefon i by dzwonił na taki numer premium. Wie pani jak to działa? Zapłaciłaby pani 30 zł za minutę połączenia, on by sobie nabił na konto punkty. Dziwne to dla mnie, może ktoś mi nagle telefon. Kurier nie ma telefonu. Właśnie, bardzo dobrze. Dokładnie o to chodzi. Nie można dawać ludziom telefonu. Trzeba być ostrożnym. Pozdrawiam. No babka się nie dała naciąć. No nie dała się. Znaczy od razu powiedziała, że nie chce paczki. No ona nic nie zamawiała. Sama tutaj mieszka i ma wywalone, nie? Zero gadki jakiejkolwiek. Dobra, próbuj dalej. Zobaczymy, czy to no ale gdzie ten dwa muszę zobaczyć, wiesz? Numer dwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Paczuszko. Loteria, poczta. Do kogo? Pan Przemysław Waligóra. Osiedle. Co nie. Nie do pana? Nie, taka, nie ma takiego opcji. Tutaj. Ale adres się zgadza? No, adres się zgadza. No masz. Dobra, to. A kurna, bo z samochodu nie wziąłem. A jest możliwość, żebym ja wykręcił sobie numer do centrali i zweryfikowalibyśmy. O, to nie, to pan mi w ten. 22. Wykupiony przez fryzjera numer premium jest niemal identyczny jak numer stacjonarny do Warszawy. Jedyna różnica to dodatkowa cyfra 0 na końcu. 599 58 Mężczyzna przekazuje telefon fryzjerowi. Były złodziej wciska na końcu 0. Halo, dzień dobry, kurier numer 12. Telefon odbiera Elvis. Fryzjer rozpoczyna monolog z rzekomą pracowniczką centrali. Proszę panią, sprawa wygląda tak, że jestem tutaj na adresie. Adres się zgadza, natomiast państwo, pan, który miał być odbiorcą tutaj paczki, w ogóle nie, to nie jest ta osoba. Osiedle 31908 Kraków. Nie, proszę panią. Nie osiedle szkolne, tylko tak. Sprawdza pani, tak? Nie, bo nie wiem, co robić. No, stoję u ludzi pod drzwiami. Fryzjer celowo przedłuża, żeby na połączeniu zarobić jak najwięcej. Dobra, to ja czekam w takim razie. Przemysław Waligóra. Proszę panią, Waldemar, Alicja, Leopold, Ignacy, Antoni. Proszę panią, ja nie wiem, jak wy macie tam pierdzielnik, no to przecież ja nie będę latał z piętra na piętro teraz. To co ja mam zrobić? To znaczy co, odpuszczamy, tak? Mam to z powrotem zabrać. Tak, adres się zgadza, no jestem na mieszkaniu, tak. Dobra. Proszę telefon, niech pan powie. Dobra. Kobieta zaczyna się niecierpliwić. Dobrze, to pani sprawdzi, no przecież ja wiszę, tutaj zabrałem telefon ludziom. Dobra, dziękuję bardzo, do widzenia. No przecież on zgadza się, babka. Dobra, przepraszam bardzo, zabieram to i tyle, nie? Do widzenia.
5 minut gadałeś, to ich na 150 zł naciągnąłeś. No, także proszę bardzo, możesz iść tam z nimi pogadać. Dobry panu. Dobry. Czy użyczaliście państwo telefonu komukolwiek? Teraz. Namierzamy takich oszustów, którzy dzwonią na własne wybrane numery premium. Jezu, kochani. Ile on minut rozmawiał? Wie pani, ile kosztuje połączenie? Minuta połączenia kosztuje 30 zł. Pan przecież. No to nie jest żaden kurier, proszę panią. TVN Turbo, program złodziei. TVN Turbo, program złodziei. Tak działają złodzieje, oszuści. Chcecie, żebym zawał dostała? Nie, chcemy państwa ostrzec przed tym, żeby takich rzeczy nie robić. Normalnie, jak wezmę klapka, to... Należałoby mu się, ale ja już o to zadbam później. Tylko chciałbym pani powiedzieć... Co oni to mówią? Tak działają oszuści. Pani pozwoliła mu na to, żeby wybrał numer premium. A on sobie gdzie on dzwonił? No właśnie, a powinna pani. A kim on jest w ogóle? Czy pani go wylegitymowała? Paczkę miał. Ta paczka jest pusta w środku, no wygląda tylko poważnie. Robicie? Nie, nie robimy jaj. Że mam pani... jaki telefon, to dorwali jeszcze... Ale to nie ma znaczenia, czy to jest najnowszy smartfon, czy to jest... Chodzi o to połączenie, proszę panią. I to połączenie jest bardzo kosztowne. Co oczywiście musimy pan zrekompensować w najprostszy sposób z możliwych. Elvis oddaje ofiarom wyłudzone pieniądze.